Odwiedzają nas goście, jesteśmy w śmiechu i radości. Dla szkoły takim świętem jest Dzień Patronów. A ty to był jego pasów przewodnie w dzień, z historią i humorem w tle. Pragniemy na chwilę zatrzymać się nad osobą i dziełem Marii Skłodowskiej-Curie, której imię od 1958 roku nosi nasze liceum. Maria Salomea Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Już jako uczennica wykazywała się znaczną inteligencją, co potwierdziła w 1891 roku, gdy została studentką Sorbony. W 1898 roku wraz z mężem odkryła polon i rak. Była pierwszą kobietą, która otrzymała nagrodę Nobla. Założyła instytuty ratowe w Paryżu i Warszawie. Zmarła w 1934 roku w wyniku choroby pokrowiennej. Wszystko to wiemy, a jeśli nie pamiętamy, to pomogą nam plakaty rozwieszone w szkole i wykonane przez trzech rasistów. My chcielibyśmy przedstawić wam Marię w nieco innym świetle, a mianowicie z przymrużeniem oka. Zapraszamy do obejrzenia sketchu Kabaretu Moralnego Niepokoju w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przyszli dwaj tajemniczy goście. Z czego to zburzenie? Chcecie mu zrzucić? Z balonu, ewentualnie z powodu. W tej chwili mam.
To nasza jedyna szansa na odzyskanie niepodległości. Chyba, że potrafiła to się produkować na pewno. Bomba atomowa. To trzeba by rozczepić na to. Tak! Najlepiej nakrzyczeć, żeby każdy z zawodów obergał kurwa! Pułkowniku, czy chcecie wykorzystać mój geniusz do zabijania ludzi? Nie tylko! Zwierzęta też tylko! To nie uchodzi. Na uchodźstwie wszystko uchodzi, moja droga. Mario, czy chcesz przez całe życie mieszkać w tym ohydnym Paryżu? Bo jakie tu jest niezdrowe powietrze! Nie ma z kim porządnie po polsku porozmawiać. A czy nie chciałabyś wrócić do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, gdzie bursztynowy się wygra, świetla? To byłoby piękne, bardzo piękne, ale krajobraz po to wygląda zupełnie inaczej. A przepraszam, czy nie dałoby się wyprodukować więcej takich łąk? A po co? Dlatego, że umiejętnie szafując bronią masowego rażenia, można najpierw wyzwolić Polskę, potem cały nasz rynek. W końcu dorwać się do rewolucji z Bliskiego Wschodu, żeby w końcu przejąć i opanować cały świat! Tak! O! Co to? Dzwonek? Kto się dzieje? Skąd? To prototyp węgli mikrofalowy. Właśnie napromieniowałeś się flaki. Zjemy? Bardzo lepiej. A gdy z jednej flaki cały zaczęli się świecić, to oczywiście wyeliminowało ich z konspiracji, bo za bardzo zaczęli się wrócić. Koniec. Tydzień temu miał miejsce w naszej szkole 29. Festiwal Artystycznych Talentów. Chcielibyśmy w tej chwili ogłosić zwycięzcę nagrody publiczności. Zapraszam na scenę panią wicedyrektor Iwonę Lizerską oraz organizatorów festiwalu, panią profesor Zmienię Siwę, panią profesor Reginę Dej oraz panią profesor Aleksandrę Kul. Po którym była możliwość zagłosowania na nagrodę publiczności. Dla każdego artysty ta nagroda jest ogromnie ważna. I ja poproszę o panią wicedyrektor o przedstawienie, kto zdobył tę nagrodę publiczności. Mam ogromny zaszczyt wręczyć nagrodę publiczności dla Nie wzięli
za trud i wysiłek i czas poświęcony przygotowanie kolejnej edycji festiwalu. Dziękujemy bardzo. Artystycznym po 30. Zaprezentujcie swoje ukryte talenty. Czekamy na Was. A jeszcze serdeczne podziękowania składam panu profesorowi Grali i młodzieży, która pod kierunkiem pana profesora przygotowała drugie obchody Dnia Patrona. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę. Przypominamy.